Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego prawomocnie nie zgodziła się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego z Warszawskiego Sądu Okręgowego Igora Tulei. Sąd Najwyższy uchylił też wcześniejszą decyzję o zawieszeniu sędziego w obowiązkach i obniżeniu jego wynagrodzenia. Sprawa sędziego Igora Tulei ma związek ze śledztwem dotyczącym obrad Sejmu w sali kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu, za co prokuratura chciała postawić mu zarzuty. Wielokrotnie wzywała też sędziego na przesłuchanie, jednak bezskutecznie. Wczoraj Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego prawomocnie nie zgodziła się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei. Uchyliła też zawieszenie go w obowiązkach i obniżenie jego wynagrodzenia o 25%, co orzeczono jeszcze wraz z uchyleniem sędziemu Tulei immunitetu w listopadzie 2020 roku. Sędzia działał w granicach i na podstawie prawa. Nie może być mowy, że w tej sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Skoro nie ma podstaw do zatrzymania i doprowadzenia sędziego do prokuratury, to nie ma też podstaw do stosowania środków tymczasowych wobec niego. Nie ma żadnych podstaw, żeby sędzia nie mógł orzekać. Oświadczyła sędzia Sądu Najwyższego Małgorzata Wąsek-Wiaderek. System pomocy uchodźcom z Ukrainy będzie uszczelniony. Projektem noweli ustawy regulującej wsparcie dla Ukraińców zajmie się dziś rząd. Jednym z punktów dzisiejszego posiedzenia rządu jest nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy uchodźca z Ukrainy, który wyrobi w Polsce PESEL i wyjeżdża z Polski, będzie miał zamrażany numer PESEL, tak żeby nie otrzymywać świadczeń, które są w Polsce. Chodzi o to, żeby tutaj nie dochodziło do jakichkolwiek nadinterpretacji, prawda? Gminy przygraniczne przede wszystkim wskazywały na to, że często także jest duży ruch przygraniczny, w związku z tym tutaj musi być pewność, że państwo polskie pomaga tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują i ten system będzie uszczelniony. Od 1 marca przyszłego roku zostanie wprowadzona odpłatność dla tych uchodźców, którzy już ponad 120 dni są w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Najpierw przez parę miesięcy 50%, później 75%, tak żeby te osoby, które mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania opłacanych przez polski budżet, także dokładały się do kosztów swojego utrzymania w naszym kraju. Powodem zmian ma być dbałość o finanse publiczne oraz uszczelnienie systemu wsparcia. Codziennie do Polski przyjeżdża około 1000 osób, które wskazują, że są uchodźcami. Powołanie Komisji Weryfikacyjnej do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 jest zasadne. Mówił o tym w programie Polski Punkt Widzenia na naszej antenie dr Krzysztof Kawęcki. Pytań w tej sprawie, na które Polacy oczekują odpowiedzi, jest wiele, dodał politolog. Powołanie Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 zapowiedzieli prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Musimy mieć świadomość tego, jak to się stało, że podpisywano niekorzystne umowy związane z Federacją Rosyjską, z głębszym uzależnieniem od rosyjskich węglowodorów. Projekt ustawy w sprawie powołania komisji jest już gotowy. Komisja ma zbadać, jak Rosjanie wpływali na działalność funkcjonariuszy publicznych i kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa. Będzie ona miała charakter weryfikacyjny, zaznacza prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chodzi o to, żeby wszystkie sprawy, które są związane z tą bardzo ważną dzisiaj kwestią, która dotyczy przeszłości, ale w istocie dotyczy także przyszłości, zostały opinii publicznej
przedstawione, a jeżeli będzie trzeba wyciągać jakieś dalej idące wnioski, to żeby te wnioski zostały także wyciągnięte. Chodzi o wzruszenie decyzji administracyjnych wydanych na skutek wpływów rosyjskich na szkodę interesu Polski oraz o ograniczenie dostępu do newralgicznych informacji i ważnych stanowisk dla osób, które działały lub działają pod rosyjskim wpływem. Powołanie takiej komisji jest zasadne, ocenia politolog dr Krzysztof Kawęcki. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak wyglądała polityka energetyczna polskiego państwa w latach 2007-2022, bo to są kwestie, które są związane oczywiście i z bezpieczeństwem państwa polskiego, ale dotykają również bezpośrednio każdego z nas, każdego z obywateli Rzeczypospolitej. A kwestii do wyjaśnienia w tej sprawie, jak dodaje politolog, jest wiele. Po pierwsze, jak wyglądały te zapisy, szczegółowe zapisy porozumienia z Rosją, które podpisał, jak wiemy, w październiku 2010 roku ówczesny wicepremier rządu PO-PSL Waldemar Pawlak, jednocześnie minister gospodarki. Jaka była odpowiedzialność, jaka jest odpowiedzialność premiera ówczesnego, czyli Donalda Tuska? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest kwestia, która się tam pojawia, to zwiększenie ewentualnego dostaw gazu przez Gazprom. Jak to miało w ogóle wszystko wyglądać? Kolejna kwestia, trzecia, to są niejasności dotyczące ceny dostarczanego przez Gazprom gazu. No to są pytania, na które oczekujemy odpowiedzi. Tym bardziej, że w 2014 roku, jak zwrócił uwagę dr Krzysztof Kawęcki, decyzją rządu PO-PSL utajnione zostały negocjacje między stroną polską a rosyjską. Nowo powstały zespół ma się składać z 9 osób wybranych przez Sejm, zapowiadają inicjatorzy. Niewykluczone, że oprócz parlamentarzystów w skład komisji wejdą także eksperci z zakresu obrotu paliwami energetycznymi, służb specjalnych oraz prawnicy. Projekt ustawy trafi do Sejmu w ciągu najbliższych dni. Czy na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej Polska powinna zawetować dyrektywę w sprawie opodatkowania globalnych korporacji? O to apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego Solidarna Polska. 6 grudnia zaplanowany jest kolejny unijny szczyt, na którym będą podejmowane decyzje dotyczące m.in. Funduszu Odbudowy. Minister Sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski apeluje do premiera o prowadzenie twardych negocjacji. A więc wykorzystywać wszystkie te możliwości, które pozwalają nam stosować weto wobec zakusów, żądań i chęci przejęcia kolejnych obszarów władzy przez Komisję Europejską. Zdaniem Zbigniewa Ziobry użycie weta może zmusić Komisję Europejską do odblokowania wypłaty pieniędzy dla Polski właśnie z Funduszu Odbudowy. Unijni biurokraci wielokrotnie sugerowali, że mimo porozumienia przewodniczącej Ursuli von der Leyen z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie korekty reformy sądownictwa, Polska nie otrzyma pieniędzy, bo nie spełnia kolejnych stawianych warunków. To wypowiedź wiceprzewodniczącej Komisji. Według mojej interpretacji w ustawie prezydenta Dudy brak jest mocnych zapewnień, że sędziowie nie będą karani za ich decyzje. 6 grudnia unijni przywódcy będą głosować nad dyrektywą o opodatkowaniu korporacji, czyli wprowadzeniu nowego unijnego podatku, do czego jest potrzebna jednomyślność. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zwraca uwagę, że Polska ma nie tylko polityczne, ale i merytoryczne powody, aby użyć w tej sprawie weta. Nowa dyrektywa ograniczy stosowanie ulg podatkowych dla zagranicznych inwestorów. Firmy zachodnie, większe, które mają dużo kapitału, które chcą inwestować, rezygnowały z wyboru inwestycji w Polsce, ponieważ przestanie im się to opłacać. Premier Mateusz Morawiecki nie ujawnia, jaką ma strategię negocjacyjną na najbliższy szczyt. Decyzje polityczne bezpośrednio przed głosowaniem zapadną. Polska będzie miała jeszcze kilka okazji, aby użyć weta na kolejnych unijnych szczytach. Przygotowywany jest podatek od śladu węglowego na towary sprowadzane spoza Unii. Unia chce także rozszerzyć
rozszerzyć katalog branż, które mają być objęte systemem handlu emisjami dwutlenku węgla. Polska od 2 lat jednoznacznie opowiada się przeciwko dodatkowym obciążeniom z tego tytułu nałożonym na nowe sektory, takie jak rolnictwo czy budownictwo. O ile Polska może zawetować rozszerzenie ETS, to już sprzeciw w sprawie podatku od śladu węglowego nie jest tak pewny. Warto przypomnieć, że to właśnie rząd polski był jednym z pomysłodawców takiego rozwiązania. Weto byłoby więc jasnym sygnałem sprzeciwu wobec szantażu Brukseli. Według ministra sprawiedliwości na dalszy szantaż Polska nie może się dalej godzić. Miały być pieniądze. Miało nie być szantażu, jest szantaż, nie ma pieniędzy. Polska ma zatwierdzony Krajowy Plan Odbudowy zawierający tak zwane kamienie milowe, po spełnieniu których mamy otrzymać pieniądze na odbudowę gospodarki po COVID-zie. Rząd przygotowuje wniosek o wypłatę tych środków. Pytanie, czy unijni biurokraci z powodów politycznych zdecydują, aby nie przekazywać środków obecnemu rządowi, czy też poczekają na okres po jesiennych wyborach. To kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nieustanne ataki Kremla dzielnie odpiera Ukraina, która apelując o wsparcie, sama niesie je innym krajom w potrzebie. Końca zbrodniczej wojny na Ukrainie jak na razie nie widać. Rosjanie każdego dnia prowadzą ostrzał obiektów cywilnych i infrastruktury krytycznej kraju. I choć siły rosyjskie wycofały się z zachodniego brzegu Dniepru na początku miesiąca, to nie rezygnują z ataków na Chersońszczyznę z nowych punktów obserwacyjnych na przeciwległym brzegu. Dzisiaj jak każdego dnia okupanci ponownie ostrzelali Cherson i pobliskie miejscowości. W ciągu zaledwie 1 tygodnia wróg uderzył 258 razy w 30 osad naszego obwodu chersońskiego. Armia rosyjska uszkodziła przepompownię, która dostarcza wodę do Mikołajowa. Rosyjską napaść potęguje zbliżająca się zima. Ukraina już teraz zmaga się z zakłóceniami w dostawach energii elektrycznej, a z czasem, jak dodaje prezydent Wołodymyr Zełenski, może być jeszcze gorzej, gdyż Kreml nie odpuści dopóty, dopóki nie skończą się mu rakiety. President Putin is now trying to use... Prezydent Putin próbuje teraz wykorzystać zimę jako narzędzie wojny z Ukrainą, a to jest przerażające. Nie musimy być przygotowani na więcej ataków. To jest powód, dla którego sojusznicy z NATO zwiększyli wsparcie dla Ukrainy. Deklaruje sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dodatkową pomoc w postaci kredytu Ukraina otrzyma od francuskiej Agencji Rozwoju. To 100 milionów euro. Jesteśmy wdzięczni rządowi Republiki Francuskiej za wsparcie Ukrainy. Fundusze te pozwolą nam utrzymać efektywną administrację państwową. Oświadczył ukraiński minister finansów. Kontynuację wsparcia na rzecz Ukrainy zadeklarowali także szefowie krajów nordyckich i bałtyckich, którzy spotkali się w Kijowie. We wspólnym oświadczeniu podkreślili także konieczność podtrzymania, a wręcz zaostrzenia sankcji nałożonych na putinowski reżim. Zgadzamy się, że należy dalej obciążać kosztami ekonomicznymi Rosję i inne kraje, osoby czy podmioty zapewniające wsparcie dla agresywnej wojny Rosji. Powtarzamy, że konieczne jest wzmocnienie sankcji przeciwko Rosji i zapewnienie, by środki te były silne i skuteczne. Główne dochody Rosji z eksportu muszą zostać odcięte, aby nie mogły dłużej zasilać wojny przeciwko Ukrainie. Powinniśmy nadal podwyższać koszty, jakie płaci Rosja, dopóki ostatni z żołnierzy rosyjskich nie opuści terytorium Ukrainy w granicach uznawanych przez społeczność międzynarodową i póki nie ustanie agresja rosyjska. Dochody Kremla wzmacnia przede wszystkim rosyjska ropa. Biały Dom prowadzi z Unią Europejską rozmowy w sprawie ograniczenia jej ceny. Uważamy, że dyskusje idą dobrze i głęboko wierzymy, że pułap cenowy jest dobrym podejściem, właściwym podejściem do ograniczenia zdolności Putina do czerpania zysków z tej wojny. Nasi koledzy z Unii Europejskiej pracują teraz nad sposobami, jak to zostanie wdrożone. Tymczasem Ukraina w cieniu własnego kryzysu potrafi także pomagać innym, o czym świadczy jej inicjatywa humanitarna Ziarno z Ukrainy na rzecz krajów Afryki i Azji. Do tej pory udało zgromadzić się już ponad 180 milionów dolarów. Wsparcie programu zadeklarowało już ponad 30 krajów. To były informacje dnia w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia z Panem Bogiem.